Wracamy do Stoneshard'a. Bo, powiem wam szczerze, no, że fajnie, spodobała mi się ta gra, no, ale to jest trudna gra, tak. To jest trudna gra. Założone, ćwiczebne. Aha, to są jakieś magiczne rzeczy. O, na przykład taka laska. Od obrażeń, 3 od obrażeń świętych. Kurde, 950 hajsu, okej, okay, dobra, to mi nie stać. No dobra, to idę. Wziąłem questa, który polega na... Musicie do zamku Runsolf dostać. Wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam zamek, który żeśmy ostatnio odwiedzali. I go zrobić. Aha, gdyby ktoś na YouTubie oglądał, to save po prostu został usunięty z gry. No i nie ma go. Aha, czekajcie, bo ja muszę jakieś punkty sobie rozdać, bo przecież nie umiem nawet czarować. No i tyle. No i usunięty, bo był patch do gry i jak gra się spatchowała, to save'y przestały działać. Dużo osób o to płakało. Znaczy ja to rozumiem w momencie, kiedy no, jest naprawdę bardzo duża zmiana. Tak było, nie wiem, w Rimworldzie. W Rimworldzie chociaż zawsze było jakoś tak, że no, nie było takich wielkich zmian, albo się te save'y jakoś wiecie, potrafiły przekonwertować. Ale tu tak nie ma. Kurde, uciekł mi? Nie, jest. On chyba goni tego. O, shit. Może futro można sprzedać za jakąś dobrą cenę. Nie wyrzucił futra? Wiecie co, sprawdzę, ile to futro jest warte w sklepie. Sprzedam je sobie. Może muchomora można też sprzedać. A nie możesz rzucić zaklęcia klawiszem 1-2? Mogę, ale wiecie, że ja tak gram zawsze w tej komy wszystkie te gry, tak jakoś, no nie wiem. No co to na spokojnie się zastanowię, wiem przynajmniej jak 1-2 to może, a może kliknę 3, a chciałem 1. A skąd wiecie i co później będzie? Jednak to chodzenie to mogłoby być tak, że wiecie, że jak już trzymam chodzenie to... Dobra, to kto, powiedzcie mi, kto będzie chciał grzyba kupić? Może ta baba? Chyba jednak nie, a może ten będzie chciał skórę kupić? O. Fajnie, 50 dostaliśmy za nią. Podoba mi się to. A ta nie chce grzyba kupić? Może jakaś zielarka? On sprzedaje różne rzeczy. Strasznie drogie. W sumie to ja bym chciał kupić sobie jakieś bandaże. Gdzie to można kupić? A, zresztą. To mam. Idę gdzieś indziej. Idę dalej i tyle. Ostatnio tak poszedłem bez bandaży, to się to źle skończyło. No. O, a to kto to jest? Zielarz? Idę tu, może jemu grzyba sprzedam. O.
Sprzedałem mu grzyb za jeden. O, i teraz tak, kupię sobie bandaż za 8. Kupię sobie tego do usztywniania. I chyba tyle mi wystarczy, co? To jest zielarz, rzeczywiście. Na południu jest zielarz. Brodaty, nie spoileruj. Widzisz, że ja ogarnąłem sobie zielarza od razu sam. Zamek to miejsce poszukiwań. Wziąłem teraz jednego questa, bo tu się dni jakieś odliczają w tej grze, a nie wiem, co się stanie, jak wezmę na przykład dwa questy. Wąż mnie goni, widzicie to? To myślał, że mnie dogoni i że mnie zabije, jak jestem kurde magiem leśnym. Co oznacza, że żaden wąż nie jest mi straszny. No i tu powinien być zamek, ale czy on jest, no jest do niego droga, no bo w sumie zazwyczaj do zamku jest droga jakaś prowadzi, tak? Okej. No, to jest chyba ten, dokładnie ten sam zamek, który żeśmy ostatnio robili, no ale nie mówię, no save się nam skasował, trzeba powtórzyć to. Kurde, daleko może strzelać ten typ z łukiem. Nie podoba mi się to. Nie umiesz strzelić z pół metra do mnie. Mogłoby być źle. Okej. Chyba jakiś królik dostał jeszcze rykoszetem, bo widzę, że... Widzę, że tam ranny jest. Dobra, wchodzimy. Korony i coś jeszcze? Najgorsze jest to, że jednak trzeba ich wszystkich pokonywać, bo... Bo ekspas się za nich dostaje. Mniej niż za niedźwiedzia i za tego, znaczy mniej niż tam za jelenia na przykład. Z tego co widzę, bo za jelenia żeśmy 35 dostali. Kurde, ze strony łucznicy. Postać, co jej dolega? No wszystkiego po trochu widzę. Czyli nic nowego.
Jak tam? Czy wy już jesteście przygotowani na koronawirusa? To ta moja chyba lepsza troszeczkę. Te itemy takie w tej grze, chociaż z drugiej strony wychodzi się po takiego dungeonu, to chociaż z jedną rzeczą się wyjdzie jakąś fajną, nie? Może to tak musi być. A nie, że wiecie, nagle macie wszystko. I co chwilę jak w Diablo, co chwilę nie wiecie już jaki item macie zakładać. Maskę BDSM z taką rurą jeszcze. Dobra, ja tu zobaczę, czy coś tu jeszcze. A tu jeszcze na dole coś może być. Nie wiem, czy te gwoździe do czegoś służą, chociaż kosztują 10, ale w sumie. Nie wiem, ile tu pięter tego dungeonu jest. Ale już w nim jestem trzeci raz, pamiętam. Pierwszy raz byłem, to zginąłem. Drugi raz, żeśmy go przeszli. Bo była ściana na prawo, tam coś było chyba jeszcze. Ale to jakieś pewnie tam, wiecie, jakaś lokacja poboczna, to też takie chociaż. O, to jest mag? Czy co? Aha, nie, kolej z widłami, przepraszam. Pomyliłem wieśniaka z magiem. O, shit. Nie wiem, jak to się stało, że te drzwi dostały. Część jak zastanawiam, jak ta gra w tę kolizję, bo już któryś raz trafiam w jakieś drzwi albo coś takiego. A zazwyczaj było tak, że to ja po prostu źle przycelowałem i celowałem w drzwi, to tak wyszło. No bo tu też tak niby jestem za rogiem, a wcale nie jestem. Nie. Przecież oni se tym tam filmy komentowali nawzajem, ale kto se filmy komentował? Jakiś Seba. O co chodzi? Gadacie o jakichś siłaczach? Co tam? Że jakieś plany treningowe? Co? O, shit. By cię bolało. Dziwne, że oni w mili mnie nie potrafią na blisko trafić tak naprawdę. Bardzo dużo chybiają moim zdaniem jak na to, że stoją przede mną i są bandytami. To jednak wymagałbym, znaczy wypadałoby, żeby trafiali chociaż w takiego maga bezbronnego.
Fajna jest ta gra, naprawdę podoba mi się jakby tak. Ona jest taka spokojna, niby ten. Graficznie mi. No ja nie wiem, mam jakoś tak bardzo lubię te pikselowe gry. Więc dla mnie tutaj jakby to jest super fajna sprawa. Ile futro królika jest w ogóle warte? Pięć to niezbyt dużo. Ciekawe, czemu ten twórca pozmieniał wygląd mapy. A chyba, że ona za każdym razem inaczej wygląda. Brodaty, ty tu jesteś? No bo ja wtedy na prawo szedłem, a teraz zacząłem od nowa i już musiałem iść na dół. Teraz mnie zastanawia, czy to ma coś wspólnego jedno z drugim, czy to tak? O nie! O Jezu! A bym się kurde nadział na pułapkę, by mi nogę złamało. O, ser zajebiście, bo to jest dobre jedzonko, serek. Dobra, no idziemy na dół, gdzie to było? Tu. Muszę tych gości zacząć podpalać, bo podpalanie jednak robi robotę. Szczególnie jak się ma później tego skilla, że więcej damage'u się zadaje. Czy tam nie można zestunować, jak ktoś jest podpalony? Jakieś takie dziwne rzeczy tam są później. Każdy ten item, który ja wyciągałem. O, skuteczność leczenia mi wzrasta od miedzianego wisiorka. Że on ruch robił, jak ja te itemy pędzlowałem tutaj, więc trochę średnio. Soushibo, bonkol. Spodobało się, brodaty ponoć to tłumaczy. Siema Dawidek. No fajna gra jest. No widziałem tam gdzieś w komentarzach na tym, o kurde, to jest boss. Shit. O nie. Jest! Przeżyłem! Siła woli. Pyromancja. Ale... To chyba te raporty będą... Kurde, 127,80. Teraz się człowiek zastanawia. Nie, zjedz. O kurde, a mam brzuszek pełny. Muszę tu coś. Agat, kosztowność, to może te butelki, chociaż 70 one kosztują. A to ile? 127, to trochę nawet więcej.
Może to wywalę po prostu ten alkohol, bo on jakiś taki lewy. Klikniesz prawym na mopka i informacje, to możesz sprawdzić, ile zdrowia zostało w trakcie walki bez utraty tury. Uuu. No dobra, to tak będę robił. Jezu, ale na farcie. W ogóle życie mi wzrosło, jak dostałem level. A tak wcześniej nie było. Coś się zmieniło w tej grze. Nie? Pamiętacie? Nie dostawaliśmy tego. Co to jest? Oczyszczenie. Kurde, cebula tu jest piękna, dorodna. Można coś wywalić jeszcze? Co nam się tu jeszcze nie przyda? Wywalmy to. Aha, i ten mieszek przecież możemy wywalić. No, a cebulkę to ja muszę wziąć. Jasiu, Dawidek cię woła, miłość. Ale co mnie woła? No przecież widzę Dawidka, bo już napisał na czacie. Brodaty, spokojnie. Brodaty, miałeś kiedyś taką dobrą postać? Czy głupio ci teraz, co? Koleś się, kurde, po prostu się podpalił. O, co to znów cebula? Pyszna. Ciekawe, czy zupy można w tej grze robić. To na pewno Brodaty będzie wiedział, jak tłumaczył zupy. Ja buildy robię na 20 levelu stery. Co? Ste. Co blokiem zabija? Aha. No tak, ale jak ja mam zrobić build na 20 levelu, jak nawet nie, jeszcze nie mam levelu? Ja będę mieć maga, kurde. Szkoda, że nie można mieć tu takiego osiołka, że mogę mu na plecy załadować tą całą broń i wywieźć. W Ultimie Online tak było. Można było z lamą iść na moby i pójść do tej lamy ładować ten kosztowności. Najlepiej to się skrzynie w lesie chowało i tam do tej skrzyni się ładowało różne rzeczy, a później się szybko brało na lamę i uciekało. Jak ktoś nie wiedział, że w lesie stoi skrzynia, to nie wiedział, gdzie mamy nasz sekretny urobek cały. Nie. Tak się robiło, pamiętam. Albo się kopało, że trzy lamy za wami szły i kopaliście rudę. I trzeba było do środka pakować rudę. No. Dobra. Dobra, jako żeśmy tu bardzo ładnie zagrali, to zapiszmy sobie to u tego. Odzyskajmy u niego jakiś hajsik, on tam nam miał dać. Czekajcie, co my tu możemy sprzedać może? Kto nam alkohol kupi? Pewnie koleś w barze, co? O, ten pewnie alkohol kupi. No jasne. O, dużo płaci, bardzo dużo. Dobra, a miskę i kosztowności? Koleś od broni pewnie to będzie chciał kupić. Ile mi za to da? Jak 19? Co za typ? Co, idę do domu? Że się tak nagle jakby urwała gadka z nimi? Jestem tu po nagrodę. Doskonała robota. Potwierdź. Są jakieś zlecenia? Emisariusz w niewoli.
do swojej krylówki zabrali. Niech będzie. Co sprzedajesz? Co on może z... 52. Panie, kurde, to ja coś klikam palcem, czy o co chodzi? To sprzedam mu to. No dobra. Mam już 1200. Czy tu warto coś kupić? Na przykład, nie wiem, powinienem teraz szukać jakiejś baby, co mi sprzeda tego. Pokaż mi swoje. Nie macie jak do wieśniaczki. I podchodzicie do wieśniaczki i mówicie, pokaż mi swoje towary. A ona po prostu nie ma co robić, tylko wyskakuje i pokazuje. Sprzedam to. Laskę jakąś dobrą od handlarza. Ale którego handlarza? Tego tutaj z bronią? Bo ten na przykład ma dobre laski, ma taką laskę. Ma taką jakąś, patrzcie, metaliczna laska, zwykła laska. Za 966. Który to jest handlarz różnościami? A mam mu z... tego co ze straganem, to jest handlarz różnościami? No, on ma jakąś taką laskę za 900. Czyli to nie ten koleś, tak? Ale lasencja, bierz ją, ale czemu? Bo co? Energia plus 10, koszt energii dla czarów plus 5, to samo. Moc magiczna plus 8%. No i co mi to daje plus 8% mocy magicznej? No wiem, ale te tomy drogie pewnie. Nie wiem, czy mi to potrzebne do czegokolwiek jest w tym momencie. To co, kupować tą laskę? Brodaty, weź powiedz, bo ty się znasz na laskach. A mogę iść tam sprawdzić, co ma, czy temu się ta laska się straci później i już nie będę miał. Ja bym jeszcze poszedł drwala z lewej. A da się ten bukłak jakoś napełnić ze studni? Do drwala z lewej. A może ja sobie jakąś szatę powinienem kupić? Który to jest drwal? O, tu jest drwal i on laski sprzedaje? Skuteczność leczenia, regeneracja zdrowia plus 2%. Koszt energii czarów. To nie. Moc magiczna plus 8. Ta też jest niezła, kosztuje tani. Dobra, co o tym myślicie? To może to, a tamta co miała więcej? Jeszcze do krawca zerknę, co krawiec ma. A to nie to samo? Nie, tamta miała więcej rzeczy, miała kilka jakichś różnych. O, na dodatek kobieta, masz jakiś problem? Dobra, nie podoba mu się, że kobiety podnoszą broń. Szaty geomancera, o kurde. A nie ma szat pyromancera? O, ponaprawiają się rzeczy, fajnie. Że taką czapkę można mieć, zwykły hełm. O, pasek, nie mam paska. Może bym sobie kupił po prostu jakiś pasek. Szansa na unik.
O! Zajebisty paseczek. Idę stąd. Idę zobaczyć, co ten koleś jeszcze tą studnię są uzupełnił i co tam ten typ ode mnie chciał. Jacy tu jeszcze są sprzedawcy w tej wiosce? Napełnij bukłak. Czyli mówicie ten, tak? Tą laskę. Energia plus 10. Ten ma coś więcej chyba. Czy nie? Nie, chyba to samo dokładnie co ten drwal. Aż się wrócę do tego drwala. Kurde, ale to skomplikowana ta gra jest. Muszę iść questa robić, a nie tutaj z typem biegać i ten. A jest biżuternik jakiś? Co biżuterię sprzedaje? A nie, to jest dokładnie to samo, tylko tu mam taniej. No dobra, to sobie kupiłem taką laskę mnicha. Nie no, musi być jakiś ten. Tu jest zielarz. To może ktoś od biżuterii jest z prawej strony na przykład. Jakiś świniarz. On w sumie jest od biżuterii, bo on ma różności. Ale... Leczenie, leczenie. On nie ma nic specjalnego wcale, ten koleś. Dobra, mam sprzedać to żelazo, czy je trzymać? Bo ja mogę je na przykład dać do... On 43 chce dać za żelazo. I tu też 43. Dobra, sprzedam mu. Nie wiem, ten węgiel też mu sprzedam. Dobra. O kurde, dobra, czyli muszę dojść tu i w prawo. Duże niebezpieczeństwo, to jest wyzwanie dla mnie. Ja czuję się wyzwany przez tą grę. Więc idę na przygodę. Tu, drogą w prawo i w dół pierwsza. I tak też zrobię właśnie. Aha, miałem się przespać chyba, nie? Bo ta gra się przecież nie sejwuje. Da się tu jakoś chodzić po prostu, że on idzie, a nie tak od punktu do punktu? Bo ja klikam i chcę to jakby przytrzymać myszkę, ale muszę co chwilę klikać, bo się nie da. Dobra, chcę się przespać. Gdzie tu jest pokój? I co, wziąłem ten pokój, tak? Na 2 tygodnie. Okej, przedmioty z zaklęć oraz klątw. Tu chyba nie ma za bardzo co. Dobra. No nie wiem, do 8 niech se śpi, do 6, do 5, do 4. Okej. Co się stało, kurde? Cebula mu nie smakuje? O, świetna, dach wszedłem. Ja wiem, że mam zostawić wszystko, co mi się nie przyda w skrzyni, ale na razie uznaję, że wszystko mi się przyda. Ludzie idą do roboty. O, to jest jak tam w Wiedźminie, że cała wioska żyje. Albo raczej jak w Kingdom Come, to tam bardziej wioska żyła, bo w Wiedźminie to tak łazili, bajdurzyli bez sensu. A w Kingdom Come, jak Mieszko miał iść, kurde, do tego, do Gniewka, to szedł po prostu i szedł i szedł. I można było za nim iść i on tam szedł. A wy dalej powiecie, że Wiedźmin 3 najlepszy.
Kurde, słaba ta cebula, jeśli chodzi o odżywianie. Bo już jestem głodny. Zupę by trzeba było zrobić prędzej. Pewnie by mnie bardziej nasyciła niż kurde jedzenie cebuli i marchewki osobno. O! Jakiś wieśniak idzie. Teraz będzie pierwsza w dół. Nie, o Jezu, jeszcze dwa heksy muszę przejść całe takie. W sumie to żadne to nie są heksy, bo taki to heks jak jest kwadratem, ale wiecie o co chodzi. Kurde, na pewno jakieś banici na drodze nas napadną. To zawsze jest, to jest stara śpiewka gier RPG, nie? Troll jeszcze powinien wyskoczyć. Zawsze troll na drodze wyskakuje i nie wolno mu absolutnie brzucha przecinać, bo może was zniszczyć lawą. O. A dostałem expa? Nic? A, szajs jakiś. Wydawało mi się, że za te zwierzęta to powinien być exp jakiś. No dobra, i tu już jest ten zamek gdzieś. Czy cokolwiek. Zagrożenie jest tam wysokie. Nie wiem, co to znaczy wysokie. Ja jestem magiem, kurde, ognia. Nie ma dla mnie wysokiego zagrożenia. Czekaj, bo coś gadają. Opróżnij kieszenie, bydlaku. O, ty skubany. No, to tyle, jeśli chodzi o kurde rzezimieszków. Nie da się tu skradać jakoś? Bo jak coś, to ja bym był chętny na skradanie. Sześć expa. Kurde, mana mi się kończy. Niedobrze. Oni też się chyba powoli kończą już. O kurde. Mocne uderzenie. Czy mi jakiś level nie powinien wskoczyć? Już się zrobiłem głodny. Teraz zastanówmy się, co mogę zjeść. O nie, mam tylko ser. Niedobrze. Wiecie, że czekajcie, gdzie jestem? Aha, tu. A to teraz będzie ten zamek. No, tutaj jednak chyba powinienem z jakimś żarciem przyjść. Czemu mam tak mało maksymalnej zdrowia? Widzicie to? Aha, nie, bo ono mi odrasta powoli, tak? Okej, dobra.
O, spalił się typ. Druga szansa. Nie wiem, co to jest druga szansa. Co jest druga szansa? Czy ja prawie zginąłem już? Czy o co chodzi? Że prawym się da wrogi zdrowie 13%. No było ich zdecydowanie więcej niż normalnie. Sporo, sporo ich. Gotuj. A to trzeba mieć jakiś garnek, żeby gotować? Ale fajnie, skarby znalazłem. Pewnie na dzień dobry 5 typów mi w mordę uderzy. No może nie 5, ale jeden się znalazł. Ja w ogóle teraz zauważyłem, że oni na środku jak tego, że na, zawsze na środku pojawia się ten. Jakąś tarczę sobie zrzucił. O, i chyba mu to nie pomogło. Ciekawe, ile taka dębowa tarcza kosztuje. Nic. Tyle co nic, tyle wam mogę powiedzieć. Jakiś lepszy lucik by mógł tu być. Jak tam nasz level? O Jezu, 1000 trzeba. Ty, to dwa razy więcej niż na jeden, tam jest chyba 500 potrzebne, to 1000 to jest dwa razy. Czy to możliwe, że ten? Że aż podwójnie trzeba mieć więcej rzeczy? Nie, boję się, że tu zaraz ktoś mi wyskoczy. Może spirytus można ugotować? Co można ugotować? Znaczy, jaką potrawę można ugotować ze spirytusu, powiedzcie mi. Ciekawe, czy są tajne przejścia, że na przykład rozwalę szafę i coś za nią będzie. O nie, chciałem dać to. Zobaczymy, ile taki sztylet wart. O Jezu, jakiś szajs. No dobra, wracamy. Znaczy idziemy na niższy poziom, bo tu już wszystko zwiedzone. Nie tak trudno. Nie jest wcale jakoś
Specjalnie. Nie mam jedzenia żadnego i to mnie martwi. Bo zaraz się zrobi zgłodny. O, marchewa. Taką marchewkę to bym se zjadł. Co on wrzucił za tarczę? Czekajcie. Nawałnica. Uniesienie tarczy. Szansa na blok, ale pewnie nie na czary. Czarów pewnie się nie blokuje. No i tyle swoją nawałnicą, kurde. Oj, shit. O, spalił się zajebiście w ostatniej chwili. Fajny miał ten taką pałkę do łapania ludzi, nie? Wiecie, tą taką, co się za szyję kogoś łapie. Jeszcze tłuszcz się z jego zwłok pali. A tak to zawsze jest, jak się ludzi zabija. Ogniem. Myślałem, jak to robić, żebym nie musiał tego shifta naciskać, ale chyba jednak się nie da inaczej. O kurde, skrzynia. Bez skarbów. Garnek mnie chyba nie interesuje. Precelek. A od razu zjedz precela. Wiadomo, że jest głodny. Zabij lidera bandytów, uratuj emisariusza. No może się uda, może nie, może mi zabiją emisariusza w trakcie zabijania lidera bandytów. Mogłoby tak być, na przykład inne zakończenie, mniej hajsu z nagrody. Ale nie dowiemy się, jakie zakończenia są w tej grze, bo to tylko brodaty mógłby wiedzieć takie rzeczy, czy tu są różne zakończenia, czy różne ścieżki fabularne, czy może jakieś randomowe wydarzenia. Jaki mam, kurde, zero koron. O, shit. Da się coś z tym zrobić teraz? Bo on mnie chyba zabije. O, fuck, nie zauważyłem go. Wczytaj grę, kurde. I co? I cofnąłem się do początku. O nie. A mam już tą laskę kupioną? Mam. Czyli jakby jestem gotowy do podróży. Problem jest... Ach, kurde. No dobra, to idę, no. Jaką karawenę jakąś zdobyłem? Nie wiem, co to jest menszar i nie wiem, nie zdobyłem żadnej karaweny. Kurde, no wiedziałem, że asasyn będzie. Nie miałem zielonego pojęcia, że asasyn mnie zaatakuje. A już tak dobrze mi szło, nie wiem, czy widzieliście. Już to było, it's beautiful. Było, kurde, elegancko. Eleganckie to było. Najgorzej, że tak ciężko to teraz przyspieszyć, no trzeba znów tam leść. To chodzenie, daliby je na strzałkach poza walką, żebym se mógł chodzić. Może mogę? Nie, nie, nie mogę. A mogę, ale tylko na takich strzałkach.
To już chyba tak wolę, bo widzę, że szybciej idzie, jak się go tak po prostu puści. A to był lider poziomu. No dobra, ale jak ja bym tego lidera poziomu bił z daleka, to bym go zdążył zabić, zanim on by podszedł, tak jak ostatnio. A że ja go biłem. Wiecie, a że ja go musiałem bić z tego. A że on mi na mordę wskoczył, że tak powiem od razu. To już nie było tak łatwo. Dlatego nazywa się asasyn, nie wiadomo kiedy zaatakuje. Aha, myślicie, że on jest taki, że on naprawdę nie wiadomo kiedy on zaatakuje? Bo jak tak, to może być przypał, bo on za każdym razem będzie na mnie wchodził na tak blisko. A mi się wydaje, że to nie jest tak, nie, że to nie jest taki asasyn. Da się go zobaczyć. Aha, no dobra. Nie ma, nie, nie, bo się bałem, że on może właśnie jest, że to jest koleś typu, że on nagle się pojawia. Oj, myślałem, że ci to są, że oni są biedni i musimy ich uratować. A oni nie są biedni. Chyba kogoś tu zabiły. O, sekrety babci, kurde, Faustyny, żeśmy tu znaleźli. Ty, no to teraz może zaraz level, kurde, 280 tylko expa. Ile ja tam za nich dostaję tego expa, bo jakoś chyba bardzo mało. Ciekawe, jak się gra jakimś wojownikiem. Dobra. No to pewnie zaraz będzie. Nie no, rzeczywiście ja tak wszedłem w ten tunel, że od razu on mi na mordę wyskoczył, no teraz będę bardziej ostrożny. Kurde, koleś w górę idzie. A czemu mam 10? To się aż co 10 odnawia? To chyba trochę szybciej się odnawiało. Ten w ogóle jak Bonzo wygląda trochę. Nie? W ogóle jakaś afera jest z Bonzem, bo coś na wykopie ciągle coś mówią o jakimś kanale, o czymś tam. Ktoś tam oddał kanał. O co chodzi? Kojarzycie temat? No 400 kurde expa, bardzo ładnie, tylko. Tylko teraz, żebym tych tutaj pokonał. Tego łucznika zdecydowanie trzeba zapalić go, nie? Spalił się? Kurde, nie spalił się. Okej,
oczywiście. Oni dziwne, że oni w ten ogień wchodzą. Trochę głupi są, jednak powinni go ominąć, nie? Moim zdaniem. No to jest takie ewidentne, że koleś po prostu widzi ogień i w niego włazi bez sensu. Czekajcie, bo ten kurde jakiś jest mocarny. Dobra. Wyjaśniony został. Trzeba uważać na manę. Mówicie, to czekanie jest spoko, tylko że ja nie mam żarcia, nie? I nie zawsze mogę czekać. Jakby to tak czekał, to by dość bardzo szybko się głodny człowiek robi. Crafting, może zbudowanie domków, kurde. Kto to wie. W takiej grze może być wszystko, jak to brodaty pomagał w tłumaczeniu. Trochę nabrałem prędkości, ale rozumiem, że ten asasyn to będzie dopiero na drugim levelu, żeby mnie tutaj gdzieś, kurde, nie zaskoczył. Spację przecież mogę naciskać i... O, czepiec wieśniaka. A ja mam czepiec maga, to pewnie jakiś lepszy mam. Ale nigdy nie zaszkodzi sprawdzić. O nie, nie, nie. Jakaś kurde. Chyba czepić kogoś bezdomnego. No i tyle z typa. Ostatnio serek znalazłem, a teraz nic. Nie, jest gruszka. To zjem gruszkę. No niestety nie mam nic więcej do jedzenia. I mówicie, że tu może być ten asasyn, tak? To jest drugi level. O, shit. A to nie jest on? Kurde, wyglądał jak tamten, co żeście mówili, że to nie był chyba Herszt. Chyba coś żeście mnie wciula zrobili, powiem wam, bo to był ten sam koleś ostatnio i wcale nie wyglądał jak Herszt. Jak zwykły typ z tasakiem był. Ja jakiś czepiec zebrałem, gdzie on jest? O, shit.
pieniędzy, żarcia nie mam, kurde. Ty no, ale najgorzej, bo tam, jeśli to nie, jeśli tam naprawdę jest ten boss gdzieś, to on może w każdym miejscu być. Znaczy w każdym, no tu gdzieś z przodu, a może za każdym rogiem się kryć. I to by już mi się, ja już się tego boję. Będę dalej od... O, okej, okay, mam go. Okej, okay, mamy go. O, shit. Dobra, co tu jest potrzebne? Dobra. Uratuj emisariusza. To ja chcę go uratować, a nie wiem gdzie on może być. Kosztowności jakieś. Dajcie mnie jakiegoś, jaką marchewkę albo coś, bo głodny jestem. Jest gruszka. Wpadła gruszka do kurde, do brzuszka. Ale kurde, znów jestem głodny. Szybko się ta postać robi głodna. Ktoś tam płakał na dyskusyjnym tym na Steamie, że by głód wycofali. Uhum, doceniam twoje wsparcie. Trochę wyszło nieszczęśliwie. Zapewniam cię, że gdyby nie ich nikczemna zasadzka, byłaby to dla mnie krótka piłka, by rozliczyć się z tymi łajdakami. Zapewniam cię, idź teraz na górę, będę czekał na okazję do ucieczki. Wiesz, ktoś musi osłaniać tyły. Jeszcze jedno, magistrat zawsze spłaca długi. Weź ten dokument, może ci pomóc przetrwać w społeczeństwie. Poświadcza wierną służbę magistratowi. Wierz mi, ten papier wynagrodzi ci trudy. Okej. Okay. Czyli co? Mam to. Okej. Okay. A. O, jabłuszko też będę jadł. Dobra, czyli możemy go tu zostawić, rozumiem. Przeszukam tu trochę te lokacje, mam nadzieję, że nic mnie tu złego nie czeka. Ziemniak surowy. No tu nie ma problemu w tej, że papierek możesz użyć albo sprzedać. Ale użyć na kogo? Jak mnie będzie strażnik gonił, czy o co chodzi? Co to za papierek jest? Może to jakieś później mogę jakąś misję dostać, albo na przykład dostać się do jakiejś tajnej lokacji magistratowej. Nie lubię takich rzeczy sprzedawać. Użyj. Aha, a co to znaczy użyj?
twoja reputacja worobek z frakcji wzrosła. Okej, no dobra, no to wzrosła, to wzrosła, no. A ja te noże wziąłem jego. O, w ogóle to za 120 jest ten sztylet. A futro królika ile było warte? 30. Wracamy do miasta, oddać questa. Ten koleś w ogóle dobrze płaci za ten. Dobra, olać tą maczugę. Myślałem, że tą maczugę jeszcze, wiecie, zgarnę i tam coś posprzedaję w tym mieście, jakieś towary, ale... Jakiś cep. A tu, kurde, zasadzka na zewnątrz. I to by było wtedy plot twist. A tak to nie ma. Co, mam mokre buty? O co chodzi? Jak braknie tobie miejsca po dwóm, możesz dwie bronie schować. Aha. A, okej, rozumiem, że się przekłada tą broń, ale co się wtedy z nią dzieje? A, to rozumiem, czyli sobie daję broń i łażę z inną, a tamta druga nie wiem, gdzie jest, tam w kieszeni się schowała. Wtedy... No dobra. Idziemy z tym. Zdecydowanie będzie trzeba w mieście coś zażrać. No jak w sumie, jak postać ma dwie bronie do zmiany, to powinna mieć też sloty na nie osobne i tyle w inwentory, a nie takie, że wiecie, po dwu się chowa. Ja teraz wiem, gdzie ona to ma, w innym wymiarze to schowała, to baba, czy gdzie ona? Rozumiem, że ona jest magiem, ale ludzie... niewiele mi zostało do levelu. Podoba mi się levelowanie w tej grze, bo czuję, że moja postać zaraz będzie super mocarna. Po prostu czuję to w kościach. Dobrze, ja idę dobrze. Niezły ten Stone Shard. Ale da się w to dwa razy grać? Coś się innego dzieje w tej grze, czy to jest po prostu taka liniowa fabuła? Jeden na potwory, drugi do sprzedania. Koleś, ty jesteś dla frajerów. A nie mag, kurde. O, shit, poszli. Która jest godzina? Da się to jakoś sprawdzić? Która jest godzina? Możesz inną klasą grać? Jak na razie to tyle zmian. Aha, okej. Okay. No, w sumie inną klasą to... też jest spoko, nie? Czy ja mam teraz pokój swój, że mogę sobie na przykład do rana poczekać? I nikt mi tu nie będzie zawracał głowy. Chyba tak. A można coś zjeść na przykład? Serio, po ile? Kurde, drogo. Cztery użycia. Bez sensu. Co jest najbardziej się opłaca? Precel jest minus 15. Morale, szynka jest.
Chyba chleb. Z tego co widzę, to chyba chleb się najbardziej opłaca, przy czym... chce się od niego pić, ale to nie ma znaczenia akurat dla nas w tym momencie. No my się możemy napić ze studni. Kiełbasa, ludzie na wygląd patrzycie. Tu się liczy serca w tej grze. Serce karty. Są jakieś zlecenia. Tajemnicze zniknięcia, tajemnicza poświata. No tajemnicza poświata, albo nie. O kurde. W ciągu ostatnich dni mieliśmy we wsi duże problemy. Powodem tego jest zatęchły grób. Spotkałem się z pasterzem, który zaganiał swoje stado wieczorem i terenów niedaleko tego miejsca. Z terenów. Powiedział mi, że drzwi do krypty były półotwarte, a ze środka przestrzeniem biła dziwna niebieska poświata. No dobra. No dobra, stoi. 4 dni. Do zobaczenia. Zobaczę na mapie, gdzie on to chce. Aha, tutaj. Też w prawo drogą i na górę. To akurat fajne, że to wiesz, gdzieś drogi zbudowali. No bo co to w ogóle za akcja, że nie ma dróg na przykład, nie? No droga musi być, nie? Droga i koniec. Koleś od szynek. Ty, on może mieć taniej te kiełbasy i szynki, bo on z bazarku sprzedaje. Nie, ja też po 200. 22 za ten miecz. Kowal powinien lepiej płacić. Sprzedaj. Ile za takie daje, kurde. Dobra. 85 za orła. Idziemy do tego typa. On, ten za orła powinien więcej dać, bo on różności sprzedaje, nie? Mniej za orła będzie dawał. A za widelce 48. Czekajcie, czekajcie, bo ja nie wiem, co ja chcę sprzedać w ogóle. Ty, no to mi się bardziej u tego opłaca sprzedawać. A winko to bym sprzedał u karczmarza, nie? Sprzedam mu gwoździe i węgiel. Mamy 1500 hajsu. Czy można tu kupić coś, co mi odmieni moje życie w tej grze? Czy już za bardzo wszystko mam, jak na razie? Czy powinienem po prostu zbierać itemy, a nie kupować? Jakieś naszyjniki, jakaś czapka, ale ta czapka w porównaniu do tego, co ja mam, jest słaba, nie? Może krawiec coś ma fajnego, jakąś szatę super. Szata piromanty. No dobra, to trzeba kupić, co? Odporność na obrażenia magiczne. Energia plus 5. Energia plus 5, szansa. Oho. To jest moja szata. Kurde, za 900 jest ten. Czapka piromanty. Za 900. Ciężko będzie 900 uzbierać. Skąd ja mam wziąć teraz 900? Mam 400. Może nie będzie aż tak ciężko wcale w sumie. Tak sobie myślę. Zrobimy tą kryptę, wrócimy się. Może będzie nam jeszcze coś chciał sprzedać, nie? Czy jak idziemy zasejwować, to trzeba tą przygodę. No widziałem, że czapka piromanty, ale to nie jest tak prosto czapkę piromanty. Gdzie jest ten chleb ostatni? Idziemy się przespać. Do 4 rano, moi drodzy, i przerwa. I po przerwie chyba byśmy jeszcze zagrali, co? Byśmy poszli sobie do tego, do tej krypty i zobaczyli, co tam ciekawego na nas czeka, okej? Okay?